Z niego nic nie będzie. W łeb i koniec, a drugi mówi, No, jeszcze zrobimy jedną próbę. Weź mu pysk rozdziaw. I jak gdzieś w szkole podstawowej z młodszymi dziećmi rozmawiam, to one najbardziej zapamiętują. Właśnie przygodę tego Bibra. To był pies zabrany, już nie pamiętam, czy w Kazimierzu, czy w Opolu lubelskim, żandarmerii, z posterunku żandarmerii. No, szczeniak jeszcze młody, ale już taki wytresowany przeciwko tam ludziom szczuty, jak ktoś uciekał, czy łapany do Niemiec, czy, czy jakiś partyzant. I wrogo tak się do nas ustosunkowywał. Szczerze, szczerzył te zęby wciąż, a no dostał opiekuna. To zdaje się od Kordiana któryś chłopiec. I ten sobie nie mógł z nim dać rady. I mówi: Nie wiem, z niego nic nie będzie. W łeb ci i końca. A drugi mówi: No, jeszcze zrobimy jedną próbę. Weź mu pysk, rozdziaw. No i. Wtedy wziął, nie wiem, czy ćwiartkę bimbru, czy ile, wlał temu psu w pysk. Pies zataczał się, tak jak normalnie, i pijany człowiek w końcu położył się, przespał i wstał zupełnie odmieniony, przyjacielski dla nas. I później wykorzystywaliśmy te umiejętności, które Niemcy mu tam, w polityko w odwrotnym przy odwrotnych zadaniach. No i umiał atakować ogniska broni maszynowej, tych strasznych LKM-ów, niemieckich, szybkostrzelnych. No i tam w krężnicy też chciał swój skok zrobić. On się poczołgiwał blisko, później skakał do gardła. Celowniczego LKM-u, no a wtedy nasi doskakiwali, już było to miejsce zdobyte, ale już Niemcy o nim wiedzieli, i w skoku całą serię dostał z LKM-u. No, żałowaliśmy go tak prawie jak, jak partyzanta, jak kolegę. Lipiec Myśmy zostali oddelegowani do ochrony sztabu Okręgu Lublin, tak generał Tumidajski postanowił, mieliśmy w kszczonowie przejąć drugi garnitur tej Komendy Okręgu. Ale sowieci tak szybko weszli na teren tutaj Lublina i okolicy, że już upadła ta nasza służba. No i tak plątaliśmy się tam raz z jednej strony frontu, drugi raz z drugiej, w okolicach Bychawy, Strzyżewic. No i... Widzieliśmy już tych Sowietów na takich malutkich konikach tych kucykach, to gdzieś tam wjeżdżają do wąwozu, to już pokazują się na krawędzi tego wąwozu, przyglądają się nam, ale to wszystko było z daleka. Później my już zabieramy się do powrotu w swoje tereny i przechodziliśmy tam gdzieś w okolicach Górnych Kiełczewic. I ja zostałem wysłany przez ducha razem z Modrzewiem, Władziem Winogrodzkim na wywiad, bo tam grupy Ukraińców z całymi rodzinami jechały, maszerowały, wpadali na wsie, były wypadki, morderstw i zabójstw, oni się później ukierunkowali na urzędów i tam zostali pięknie załatwieni przez oddział małego. A i tamśmy zaszli, z tym modrzewiem i taki gospodarz tego domu, mówi, a panów pewnie interesują ci Ukraińcy, a idą po polach. Przed tym to drogami ciągnęli, ale chyba wiedzą o was i, i miedzami tam polnymi drogami się przemieszczają. No to już wiemy wszystko, ale on tak patrzy na nasze. Opaski na mundurach, mundury niemieckie, to co się zdobyło. Raz tam byłem żandarmem, raz gestapowcem, ale odróżniały nas w walce, żeby nie strzelać się między sobą. Opaski, AK Kedif. I on patrzy na te opaski i mówi: O panowie, ale co z wami będzie, jak tu przyjdą sowieci? No co będzie? Koniec wojny. Wrócimy do domów, zaczniemy odbudowywać. Polskę. No i Niemca trzeba dobić. O, to tak nie będzie. No i on nam mówi, że słucha radia, takiego detektora na kryształek i tam łapie te wiadomości z Wileńszczyzny. I mówi tam też, jakowcy tak myśleli, dołączyli się nawet wspólne walki prowadzili. A później Sowieci zaczęli ich aresztować wywozić. Na Sybir, i chyba to się nie zmieni. No wyszliśmy tacy smutni, z modrzewiem, ale ja mówię, taki bechowski politykier siedzi, tego radia słucha i wszystkiemu wierzy. Tak nie będzie. I doszliśmy do Piotrowic, tutaj blisko. I taki budyneczek rządcówki. Ja szedłem wtedy w szperaczach. Zatrzymaliśmy się, wypatrzymy przy tej rządcówce, przy płocie uwiązany jest taki mągołek, konik, no osiodłany w worek sieczko, zamiast tam wodzy to jakieś postronki, tak, strzemiona też, z takich powrózków zrobione, a zobaczyliśmy z bliska ten środek lokomocji, żołnierza jakiegoś. A jego tam fetowali mieszkańcy. To była służba folwarczna. To tak trochę wierzyli w tą propagandę, że to będzie tak dobrze. No i tam nalali mu tego bimbru, ile chciał, bo oni chytrzy byli na to upijanie. Wreszcie wytacza się tam z takiego półpięterka. Na schodach stanu patrzy się, a wyż to za dni. No, partyzanci polscy. Uuu, partyzany! Jopie jego w trybuch No, i wtedyśmy dopiero pomyśleli, co za kultura. Tak, u tego żołnierza, co to za sprzymierzenie? Co chydnie wyglądał? W takim szarym, tym szynelu czapka szpiczasta, tamta zwiezda. Ich gwiazda. No, poszliśmy. Poszliśmy, on tam patrzył tam za nami jeszcze tak długo. I doszliśmy do, do czo, czułem. Tak. I tam odpoczywamy. kwaterujemy, a przez te czółna ciągnie na zachód, kolumna za kolumno wojsk tych rosyjskich. Komendant tam odpoczywał. Jakoś nadjechała tam takim samochodem odkrytym, panie towarzyszka pułkownik. No i ona się pyta, co wy za jedni? No partyzanci na odpoczynku. A czyj to oddział? Zapory. Uuu, zapora. E to haruszy komandir. Myśmy walk z nimi nie prowadzili. No, tak samo i z tymi komunistycznymi oddziałami. Jedynie taki pokaz siłyśmy wykonali po tym, jak cień podstępnie wymordował 4 maja 1944 roku osiemnastu akowców, którzy kwaterowali w Owczarni. No i wtedy to były plany, żeby zaatakować ten oddział, cienia. No ale dowództwo uznało, że, że no wyjaśni się, lepiej go później postawić przed sądem, jak tu rozpoczynać taką walkę. I wtedy tylko pokaz siły. To pamiętam, w Świeciechowieśmy byli, w Grabówce. To tak przechodziliśmy, to ludzie wyglądali o, białe wojsko idzie. To tam denerwowali się niektórzy chłopcy, że to pańskie wojsko. Jakie pańskie? Mój ojciec ma trzy morgi i nas siedmioro było w domu. No ażśmy doszli do Józefowa nad Wisłą, tam była koncentracja tych wszystkich oddziałów. Cały ten rynekśmy tam zajęli i później właśnie wracam do tych czułen. I ta pani pułkownik zażyczyła sobie zobaczyć komendanta. On tam odpoczywał, ale jego odpoczynek to był zawsze nad mapą. Tam opracowywał marszrutę, następno kwatery. Ale wyszedł, tak trochę niechętnie. No Przywitali się, odsalutowali sobie, i ona podczas rozmowy, myśmy to obserwowali, zdejmuje ze swojej piersi jeden z medali, a miała ich tam całą masę. Tak jak oni byli obwieszeni tam różnymi tymi medalami to u nich taki zwyczaj. E, no, otrzymywali pewnie za bilet co. E, I przypięła komendantowi. Komendant tak spojrzał z dezaprobato na, na ten medal cały, później go zdjął, prędko już jak ona pojechała. Ale dała nam przekaz, żebyśmy dołączyli już jak odpoczniemy do tych kolumn, które ma, maszerują i razem w kierunku frontu. No i tak było. Ale do wieczora, jak się maszerowali z nimi, jeden postój, drugi, a oni po każdym postoju, coraz bardziej pijani. Mieli tam zapasy tej, tego bimbru i tak popijali. No i w pewnie, A, i przytyki, tak, do nas tam bieły, wojsko, to, akowcy, nie podobało im się. No i w pewnym momencie na postoju, już taka szarówka, Przyszła od nich sentariuszka. Do komendanta się zameldowała i powiedziała mu, że Sowieci zmawiają się, żeby nas rozbroić. I mówi, jak my ruszymy z tego postoju, to wy gdzieś tam zniknijcie, bo was rozbroją. A sojusz pijani to różnie może być. No i wtedy po tym postoju Sowieci odeszli. Komendant skręcił w kierunku chodla i dotarliśmy na Zalesie, pamiętam. Zakwaterowaliśmy w domu państwa Masiaków. To takie było gospodarstwo, trochę bogatsze. Ja taki szczęśliwy pamiętam, że zmęczony tam mieli podłogę, bo tak to wszędzie to takie polepy były z gliny. To się położyłem na brzuchu łokciami, podparłem głowę i tak się tam delektowałem snem.